Wszystkich serdecznie witam, a w szczególności laureatów. Laureatów, którzy osiągnęli najlepsze oceny w swoich szkołach, czyli szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych i na swoich uczelniach. Witam także wyróżnionych sportowców i osoby, które osiągnęły najwyższe, miały najwyższe osiągnięcia w tej sferze kulturalnej. Także witam ze swojej strony bardzo serdecznie rodziców oraz dyrektorów szkół, którzy reprezentują grona pedagogiczne nauczycieli, którzy też na pewno tutaj miały one duży wkład w te sukcesy, które ta dzisiaj młodzież osiągnęła. Ze swojej strony na pewno chciałbym Wam wszystkim pogratulować, bo to jest jakby zwiększenie Waszej pracy, zwiększenie Waszego pozornego wysiłku. Mam przed sobą, można powiedzieć, najlepszych z najlepszych i to jest coś, co warto podkreślać. Stąd też taka inicjatywa, żeby właśnie zachęcać młodzież, wyróżniać ich i pokazywać te osoby, które poprzez swoje zaangażowanie w szkole, w pracy, na co dzień osiągają wyniki tak satysfakcjonujące, że warto się z Wami spotkać. Dla mnie to jest naprawdę wielka przyjemność, czynię to co roku i tak jest zresztą teraz. Za chwilę będzie ta część najprzyjemniejsza, czyli uhonorowanie, wręczenie tych stypendiów, ale już wcześniej rozmawiałem z Panem Przewodniczącym Kierlem, mówił, że w tym roku naprawdę bardzo duża ilość wniosków, bardzo wysoki poziom. Tym bardziej Wam się wszystkim należą gratulacje. Tak jak powiedziałem, to bycie najlepszym to jest praca zespołowa, to jest praca samego ucznia, czyli tego elementu, który staramy się oszlifować, ale no, tego by nie było, gdyby nie też rodzice, no i nauczyciele. Zresztą, jak powiedziałem na wstępie, wszystkim Wam tak. Tym, którzy tutaj jesteście, a także tych, których nie ma, należą się z mojej strony gratulacje i zachęcam Was do dalszej pracy, do dalszego rozwoju, do tego, żebyście spełniali swoje marzenia, czy to naukowe, realizując swoje jakieś plany naukowe, czy też osiągali coraz lepsze wyniki w sporcie, czy też w dziedzinie kultury. Zachęcam Was do dalszych sukcesów, do dalszej pracy, wszystkiego najlepszego. Jeszcze Wam raz z całego serca wszystkim bardzo, bardzo gratuluję. Ja mam zaszczyt przewodniczyć Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki i tak krótko powiem, rzeczywiście w tym roku otrzymaliśmy bardzo dużo wniosków, co nas oczywiście cieszy i nasze posiedzenie, jeśli chodzi o całoroczny plan pracy Komisji Edukacji, to jest zawsze najdłuższe posiedzenie. Jednak chciałbym tutaj zauważyć, że pomimo tego, że w mojej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki są radni z różnych opcji politycznych, to zawsze wyciągamy pewien konsensus i jednogłośnie ci tutaj wszyscy najlepsi z najlepszych, którzy będą dzisiaj w tych kategoriach poszczególnych nagradzani, jednogłośnie zostają wybierani, a chciałbym też przede wszystkim podziękować Panu Burmistrzowi, bo rokrocznie wnioskujemy o to, żeby zwiększać te kwoty stypendiów w poszczególnych dziedzinach i Pan Burmistrz się przychyla do naszych wniosków, także no, jeszcze raz w imieniu całej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ogromne gratulacje dla wszystkich wyróżnionych. Powędruje do Bartka Szopy, również SP1 w Szczecinku. Zapraszam.
przewodniczący. Kolejną osobą, która otrzymuje stypendium burmistrza miasta Szczecinek, jest Paweł Zielenkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczecinku. Zapraszam. Stypendium otrzymuje również Mariusz Zanowicz, Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinku. Zapraszam. Kategorii szkół podstawowych od Jerzy Gabriela Żutrańska, SP6 Szczecinek. I zapraszamy serdecznie reprezentację Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinku, Alicję Żebrowską. Stypendium odbierze również Jan Michalski, Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Szczecinku. Zapraszamy. Kolejnym reprezentantem Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Szczecinku, która otrzyma stypendium, jest Blanka Powoli. Zapraszamy. Kolejne stypendium odbierze Jakub Turek ze Szkoły Podstawowej przy prywatnym na Szczecinku. Zapraszamy serdecznie. Stypendium za wyliczne wyniki w nauce powędruje również do Zofii Mantel, również Szkoła Podstawowa przy prywatnym LO w Szczecinku. I ostatnie stypendium w kategorii szkół podstawowych odbierze Oliwia Semerda, Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Szczecinku. Szanowni Państwo, to wszyscy nagrodzeni ze szkół podstawowych w Szczecinku. Myślę, że należą im się wszystkim jeszcze raz wielkie, wielkie brawa. Dziękujemy Wam serdecznie.
Szanowni Państwo, teraz czas na studentów z naszego miasta, którzy osiągali wybitne osiągnięcia na swoich uczelniach. Serdecznie zapraszam, jeżeli jest, oczywiście Jakuba Skrzyńskiego, który reprezentuje Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Drugą osobą wyróżnioną jest Dawid Maskalaniec, który reprezentuje Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dawida również z nami nie ma. Na pewno to stypendium i nagroda do niego powędrują. Czas na stypendia artystyczne. Mieliśmy już okazję poznać tegorocznych stypendystów. Serdecznie zapraszam Paulinę Baszewską, oczywiście reprezentującą Szkołę Muzyczną w Szczecinku. Drugie stypendium w kategorii stypendiów artystycznych powędruje do Kacpra Krause, również Szkoła Muzyczna w Szczecinku. Zapraszamy. Bardzo. Szanowni Państwo, w tym roku przyznane zostały 3 stypendia sportowcom, którzy osiągali wybitne osiągnięcia. I tak pierwsze stypendium otrzyma Hania Bolkiniewicz z klubu 7 Broki w Szczecinku. Zapraszamy się bardzo. Kolejne stypendium odbierze Zofia Gaca, reprezentująca tu klub STS Pomerania, oczywiście Szczecinek. Zapraszamy. I trzecie stypendium sportowe odbierze Zuzanna Komisarczyk, również STS Pomerania w Szczecinku. Zapraszamy. Jeszcze raz gorące brawa dla naszych sportowców. To pierwsze twoje stypendium? To jest pierwsze moje stypendium burmistrza, natomiast już nie pierwsze w moim życiu, jakie otrzymałem. A otrzymujesz jako uczeń szkoły muzycznej czy innej? I jako uczeń szkoły, i jako uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księżnej Elżbiety w Szczecinku. Łączenie tych dwóch szkół nie jest chyba rzeczą łatwą. Bym powiedział nawet bardzo trudną. A szczególnie jeżeli chcemy utrzymać bardzo wysoki poziom. No właśnie, jak to jest z tym poziomem? Jak to robisz, że znajdujesz czas i na tą naukę w LO, i naukę w szkole muzycznej? Najistotniejszą rolą, aby to pogodzić, to jest to, żeby umieć odnaleźć czas, żeby robić to, co się lubi. Jeżeli człowiek robi to, co się lubi, to się ma na wszystko czas. Tak jak ja. Uwielbiam grać na akordeonie, nie sprawia mi to żadnych trudności. Tak samo nauka w liceum również jest dla mnie przyjemnością, więc nie odczuwam presji czasu. Pan powiedz, a przyjaciele, koledzy? Również mam na nich czas. To jak to się dzieje? To ta doba jest z gumy, czy jak? Można powiedzieć, że ta doba liczy 48 godzin, a nie 24. Sam nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. No dobrze, tu masz stypendium artystyczne, czyli za wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej. A w szkole jaką masz średnią? A w szkole mam średnią taką, która kwalifikuje mnie do tego, by na świadectwie był biało-czerwony pasek. No to gratulujemy. Dziękuję bardzo.